Dzień dobry, Tomasz Hajnowski i gość Dnia Telewizji Wałbrzych, poseł Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Lider listy e, Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Wałbrzyskim. To prawda, potwierdzam. Panie pośle, na co Koalicja Obywatelska liczy e, w Okręgu Wałbrzyskim? Na zwycięstwo. Wygraliśmy 4 lata temu. Przypomnę, w 8-matatowym okręgu mamy czwórkę posłów, właściwie trzy posłanki jednego posła, czyli mnie. I nie wyobrażam sobie, że tego wyniku nie powtórzymy. Mamy bardzo mocne listy. Przy zmieniających się sondażach przez ostatnie miesiące, okręg Wałbrzyski zawsze był okręgiem dla koalicji obywatelskiej. Także sądzę, że w tej kampanii, która tak naprawdę dziś się rozpoczyna, w tym ostatnim okrążeniu, w sześciu tygodniach, pokażemy, że stać nas no właśnie, na właśnie taki wynik. Ale sondaże, mimo. Tych znanych afer, czyli podróże samolotowe marszałka Kuchcińskiego, czy afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, yy, sondaże sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości. W ostatnim, najnowszym 45% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 30% dla Koalicji Obywatelskiej, yy, 11% dla Lewicy. Jeśli pan redaktor pyta o, o afery, rzeczywiście cały sierpień pod znakiem afer PiSu i polityków PiSu, yy, one nigdy nie... Pływają tak od razu na sondaże. To jest tak, że ludzie muszą poczytać, pomyśleć, przetrawić, więc sądzę, że zobaczymy to gdzieś w sondażach w drugiej połowie września efekty. Albo nie, trudno tutaj wyrokować, ale tak jak powiedziałem, mamy start kampanii, wszystko jest otwarte. Również politycy PiSu w różnych publicznych wystąpieniach przestrzegają przed jakimś tryumfalizmem i wiarą w sondaże. Nie chcę tutaj wracać do takich klasycznych sytuacji, jak kto miał wysokie sondaże, jak potem przegrywał. Myślę, że jest w naszym zasięgu zwycięstwo i wszystko zrobimy, żeby wygrać. A na pewno do tego zwycięstwa potrzebne jest zwycięstwo w Okręgu Wałbrzyskim, i nad tym każdego dnia intensywnie pracujemy. Zwycięstwo, czyli cztery mandaty. Trzy no mandaty. cztery mandaty. Cztery mandaty to, to jest powtórka z 2015. Wtedy przecież PiS wygrał wybory w całej Polsce, a my wygraliśmy tutaj. Wszystkie symulacje... Sądzi pan, że to jest realne? Tak. Wszystkie badania, symulacje. Robione przez ostatnie 2-3 lata pokazywały, że Okręg Wałbrzyski należy do tych, w których Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska mogą liczyć na najlepsze wyniki obok Poznania, obok Województwa Pomorskiego. Więc jeśli nie my, to kto? To my tutaj musimy mieć świetny wynik, żeby wpłynąć na wynik ogólnokrajowy. A start Agnieszki kołacz w wyborach do Senatu to nie jest misja stracończa? No absolutnie nie. Wygrał 4 lata temu świętej pamięci Wiesław Kilian, tutaj wybory. To jest posłanka która jest bardzo popularna w Obrzychu i Świdnicy, bardzo pracowita, wygrywająca tutaj dwukrotnie wybory z dalekich miejsc na liście poselskiej, więc widać, że ma potencjał, a poza tym ma poparcie prezydenta Romana Szełemeja. Przecież Roman Szełemej rok temu dostał 84% głosu w wyborach na prezydenta Wałbrzycha i poparcie prezydent Świdnicy, pani Paty moskal i poparcie szersze niż sama koalicja obywatelska, bo jej kandydatura jest efektem uzgodnień również z lewicą SLD, PSL-em, więc tutaj wszystkie ręce są na pokładzie i naprawdę wydaje mi się, że jest zdecydowaną faworytką w tych wyborach raczej Agnieszka Kołasz-Leszczyńska, mimo przyznaje mocnych rywali tutaj rzeczywiście Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość najlepszy wynik w wyborach do sejmiku dolnośląskiego ostatnich no tak tylko że to jest no i zaskakujący start Mirosława Lubińskiego to jest okręg jednomandatowy w związku z tym tak trochę zerojedynkowo to głosowanie będzie się odbywało więc wydaje mi się że Trudno to, to porównywać z wynikiem lideralisty do symiku, tak, partii rządzącej, czy z wynikiem pana Lubińskiego, no, to, to będzie prawdziwy test. I wydaje mi się, znając wyborców, znając wyniki kolejnych wyborów przez te wszystkie lata, że to pan wicewojewoda, czy obecnie wiceprezes strefy, to trochę dziwna sprawa, bo prezes rok temu zapowiedział, że ze spółek państwowych nie będzie kandydatów. Tutaj mamy taką sytuację, ale rozumiem, to jest decyzja pisma. No, ale słyszałem wypowiedź Kamila Zielińskiego, że on chce się sprawdzić w biznesie. No tak, no ale to dlaczego kandyduje od razu do senatu, tam po miesiącu czy dwóch? Ale mówię, nie chcę, nie chcę to wnikać, niech to wyborcy oceniają. No wcześniej startował do Sejmiku. No tak, ale no to w takim razie dlaczego poszedł do biznesu, tak? Albo biznes, albo polityka, tak? Sam prezes Kaczyński to mówił i uważam, że to jest taka sytuacja, yy, która da trochę do myślenia wyborcom, ale mówię, nie chcę tego rozwijać, zajmować się innymi kandydatami. Uważam, że zdecydowanie najmocniejszym kandydatem jest Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i dwaj panowie są takimi, którzy no, rzucają wyzwanie i muszą się starać, a nie odwrotnie. A Mirosław Lubiński komu będzie odbierał głosy? Bardziej Kamilowi Zielińskiemu, czy Agnieszce Kłaśleszeńskiemu? Nie znam go osobiście. Wiem, że kandydował do Sejmiku z PSL-u, wszedł do tego Sejmiku i teraz współpracuje z PISem. W związku z tym yy, trudno mi powiedzieć, czy jest jakimś zagrożeniem w sensie odbierania głosów. No, jest osobą raczej niezwiązaną do tej pory z PISem, tak jak znam jego drogę życiowo. No właśnie, były jakieś rozmowy z Mirosławem Lubińskim, nie żeby wiem, jednak, nie może wiem. nie startował i poparł Agnieszkę Kołasz-Laszczyńską? Nie wiem o takich rozmowach. Żeby był taki jeden wspólny kandydat nie koalicji obywatelskiej Ja słyszę, tak zwanej, ja tak? ja słyszę że współpracuje w sejmiku z pis w związku z tym No może to jest takie działanie znane mi z wielu innych miejsc w Polsce i z poprzednich wyborów, że namawia się kogoś, żeby odbierał głosy i on... Startuje, tak? Nie wiem, czy tak jest w tym przypadku. Nie mam tutaj jakiejś wiedzy, natomiast to jest oczywiście zła sytuacja. No, czy ktoś, kto przed rokiem był kandydatem PSL-u, teraz startuje przeciwko kandydatce, która no, jest też przez PSL popierana, więc, ale mówię, no, każdy może kandydować i, i zobaczymy. To są piekielnie trudne wybory, bo to jest jednomandatowy okręg. Tutaj zwycięzca bierze całą polę. To nie jest jak na liście sejmowej, czy liście do sejmiku. To jest po prostu naprawdę, będzie zwycięzca tylko jeden i, i koniec. A czy nie obawia się Pan, że Rafał Grapiński, kapitan koszykarskiego górnika Wałbrzych, będzie obciążeniem dla listy Koalicji Obywatelskiej w sytuacji, kiedy na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha podniósł rękę za tym, żeby kibice nie mieli prawa głosu na, na sesji Rady w sprawie sytuacji i klubu? Na pewno nie, no bo to przecież... Ta sprawa jego nie dotyczy, tak? On jest popularnym jego trenerem. nie, ale dotyczy górnika no, Wałbrzych. No tak, ale to ja też jestem kibicem górnika Wałbrzych, tak? Znaczy, wychowałem się na górniku Wałbrzych i, i wydaje mi się świetną kandydaturą. Znaczy, I Wałbrzych się składa y, z kibiców górnika Wałbrzych A... lub zagłębia Wałbrzych. I y, powiem tak, y, bieżące problemy czy dyskusje jakby nie wpływają na taką ocenę Glapińskiego, który ma za sobą piękną karierę, jest trenerem, nauczycielem, porządnym gościem. W związku z tym wiele osób uważa, że może być takim czarnym koniem w ogóle w tych wyborach. Pochodzi w Dzierżoni z Dzierżoniowa, byłem w Dzierżoniowie, o niego też pytają w Dzierżoniowie. Także to, to nie jest tak, że takie bardzo bieżące konteksty wpływają na tego rodzaju rzeczy. tu się z panem nie zgadzam. Właśnie ludzie pamiętają to, co jest im najbliższe, tak? Jeżeli, wie pan, że czasami przyczyną konfliktów, a wręcz takiej niezgody na całe życie jest właśnie takie odwrócenie się trochę plecami, tak? A Glapiński, mam wrażenie, odwrócił się do kibiców plecami, głosując za tym, żeby nie dawać im, nie oddać im głosu na sesji Rady Miejskiej. Tak, ale... To zwykle jest tak, że ludzie oceniają kandydatów czy inne osoby nie na podstawie ostatnich paru tygodni czy paru miesięcy, tylko całej drogi życiowej, tak? I są jakieś bieżące rzeczy, być może ktoś negatywnie ocenia Rafała Glapińskiego z tego powodu, ale wydaje mi się, że dla znakomitej większości wołbrzysza, a pewnie nie tylko Wałbrzyszan, to jest osoba, która jak najlepiej się kojarzy. Tak? I tutaj zobaczymy. No, za sześć tygodni, panie redaktorze, drodzy internauci, telewidzowie, przekonamy się. Mi się wydaje, i, i, i on to pokazał wchodząc do Rady, że jest osobą z takim społecznikowskim potencjałem. I on bardzo przypomina innego kandydata ze świata sportu, Tomasza Frankowskiego, który wszedł do Europy parlamentu, z Podlaskiego. Poznałem go, ja go nie znałem wcześniej poznałem i zrobił na mnie znakomite wrażenie. Właśnie taką skromnością, pracowitością, podejściem do różnych. Do zero gwiazdowania. I Glapiński, przy całej proporcji, różnicy, sławy, dyscyplin i tak dalej, wydaje mi się taką samą podobną. Znaczy, że. Sportowcy mają silne charaktery, są pracowici, i ja takie cechy widzę w rafale glapińskim, i bardzo się ucieszyłem, gdy z rekomendacji prezydenta Szłemaja, on na tej liście się, się pojawi. Czyli ograpińskiego jest pan spokojny. Ja nie wiem, czy on wejdzie do Sejmu, natomiast w sensie takim, że wszystko przed nim i że jest bardzo dobrym kandydatem, to na pewno. Czy są jakieś inicjatywy, załatwione sprawy, które mieszkańcy okręgu Wobrzyskiego będą rządowi PIS pamiętać? Przez to, za te ostatnie 4 lata. Widzi pan coś takiego? Nie wiem, czy tak będą ludzie. Oceniać bardzo lokalnie, tak, no, czy znaczy pewnie widzą z jednej strony różne programy społeczne w rodzaju 500 z drugiej niszczenie konstytucji, to wielkie napięcie w Polsce, które panuje od 4 lat. Także sądzę, że lokalnie no, taką rzeczą w obrzychu na pewno jest trochę obwodnicy, no, ale to jest największa zasługa prezydenta Szałemeja i też poprzedniego że rządu. Że wychodził, tak. Tak. I oczywiście ja to zresztą publicznie przyznałem, dziękując ministrom rządu PiS, że pomogli. Wiem, ile to wymagało zakulisowych zabiegów różnych. Wiem, że byli politycy w PiSie, którzy mówili: Po moim trupie będzie ta obwodnica, więc tam się dużo działo wokół tego. Kto mówił po moim trupie, Kto nie, chcę nie tutaj pomóc? mówić, Nie chcę tutaj mówić o. O, o nazwiskach, natomiast to była tutaj znana i głośna sprawa, że była wielka dyskusja w obozie rządzącym, czy pozytywna decyzja obwodnicy nie będzie pomocą dla prezydenta Schołmeja, który nie jest z PiSu. Tak? Na szczęście górę wzięli rozsądni politycy w PiSie i takie decyzje ostatecznie zapadły, więc to jest na pewno plus. Natomiast może być tak, że jakieś dzisiejsze działania rządu pis za 4 lata przyniosą rezultat i będzie minister z Kalcji Obywatelskiej podpisywał umowę. To, to tak zwykle bywa. Nic się nie dzieje takim nagłym błyskiem czy jakimś nagłym działaniem. Więc ten bilans dla okręgu. Jest pewnie w Walbrzychu trochę lepsze, ale to zasługa prezydenta Remaja, ale no, sprawa drogi 8, tak, ósemki słynnej Wrocław, zwłaszcza na tym odcinku Wrocław Kładzko i potem do granicy. To są takie rzeczy obiecywane mocno, a, a nie załatwiane. To znaczy właśnie, co ze S8? No, to pytanie do, do rządzących, bo myśmy zostawili to w stanie takiego przygotowania do dalszego działania i przez 4 lata nie zdarzyło się nic, oczywiście trzeba no, ale... docenić z kolei plany i zaawansowywanie planów na zachód od Wałbrzycha, mówię o Trójce, Natomiast no tutaj jakoś, jakoś tych decyzji nie było. I... No ale był, był premier Morawiecki i minister Dworczyk stali chyba na obwodnicy Kłocka, jak pamiętam. I mówili przed wyborami samorządowymi: mieszkańcy Kotliny Kłockiej, oto za chwilę rozpocznie się budowa ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia i już tutaj będzie bezpiecznie. No ale gdzie oni nie byli, gdzie nie stali, zwłaszcza premier Morawiecki. No, słynie z takich niespełnionych obietnic. Słynny prom, Stępka, wieje, trzeci rok, a premier osobiście zapewniał, wbijał milion samochodów elektrycznych, różne rzeczy. Więc ja myślę, że mieszkańcy tutaj okręgu, czy dawnego województwa obrzyskiego nie mają poczucia, że przez te cztery lata byli jakimiś pupilkami rządu PiSu. Przeciwnie, przeciwnie, no, uważano, że, i mówiono to publicznie, że teraz drogi trzeba budować na wschodzie Polski, że tutaj ponieważ raczej wyborcy opowiadają się nie za PiSem, no to jakiejś takiej szczególnej to powinni ponieść karę. koncentracji, może nie karę, natomiast no, w, Proszę zobaczyć, no ile przez 4 lata zbudowano tych dróg ekspresowych czy autostrad. Teraz ruszyło to w ostatnim roku. Zmarnowano mnóstwo czasu. Rzeczy z rąk wypadały tutaj tym ministrom. I, i te rezultaty są bardzo mizerne, jeśli chodzi szczególnie o budowę dróg. więc... A wierzy Pan w ekspresową 35 od Wrocławia do Wałbrzycha? No wszystko można opowiadać tak i obiecywać. Wiem, że to się pojawiło tutaj w kampanii samorządowej już rok temu. Kandydat na prezydenta Wobrzycha z PiSu. No tutaj wszystko było. Stadion Górnika było odbudowywany, było ekspresowacz, dojazd do centralnego portu. Znaczy to śmiesznie brzmi po jakimś czasie. Jeśli ktoś nie mówi skąd pieniądze i kiedy... To znaczy, że to jest tylko no takie jak? Skąd? No Pieniądze wiadomo. Skąd? Z uszczelniania VAT. No to jest jakaś taka bezna konstrukcja to uszczelnianie. Widać już, że pieniędzy na poszczególne obietnice brakuje. I no jeśli ktoś przez te lata dróg nie budował, to jak mu wierzyć, że zbuduje w następnej kadencji? To jest pięta Achillesowa PiSu. Podobnie jak program mieszkaniowy, akurat Wałbrzych jest jednym z trzech miast, gdzie trochę Polska, się tutaj tak. udało, głównie dzięki prezydentowi i samorządowi, I bardzo dobrze zresztą, prezydent Szałemej zdając sobie sprawę, jak gigantyczny problem mieszkaniowy jest w Wałbrzychu, dlatego, że sypią się stare kamienice, mamy nieodległy objęci, tak, pod górze. Ta substancja jest już naprawdę nie do uratowania i Bałżyk potrzebuje rozpaczliwie mieszkań nowych, tak. Więc prezydent Trzemiei sięga po każde narzędzie i akurat jego aktywności należy zawdzięczać to, że ten kawałek mieszkania po prostu jest zrealizowany. Ale premier Morawiecki w zeszłym roku. Zobowiązał się, że w tym roku będzie, to jest moje osobiste zobowiązanie, że będzie 100 tysięcy mieszkań w budowie. No i gdzie no nie ma? Jest ledwo ponad tysiąc, tak? Więc tu, gdzie chodzi o infrastrukturę, to Pisowi bardzo słabo idzie i nie dostrzegam tutaj jakichś planów właśnie na rewitalizację. Ja pamiętam, zostawiliśmy pilotażowy program rewitalizacji dla trzech miast. To też bardzo mocno to zabiegają jeszcze w rządzie premier Rowy Kopacz, Wałbrzych, Łódź, to miasta, które szczególnie trudne są w sytuacji, a PIS jakby to nie obchodzi, żeby szukać funduszy europejskich całe nie tylko tutaj Okręg Wałbrzyski, ale całe ziemię zachodnie kiedyś nazywano odzyskanymi, to są tysiące starych kamienic, które tak naprawdę są zdekapitalizowane, które wymagają remontów, albo niektóre wręcz się nie nadają już do zamieszkania w XXI wieku. Palety na korytarzu, jakieś... Panie Pośle, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Ciemoniak, lider listy koalicji obywatelskiej w Okręgu Wałbrzyskim. Był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. bardzo Tomasz dziękuję. do usłyszenia, do zobaczenia.